Cześć Paulo, z tej strony, witam Was w 11. materiale z gry Evil West na PlayStation 5. 19 dolców, 2 skrzynie, 3 monety. Okej, sprawdźmy co my tu mamy. O proszę, możemy rozdysponować sobie punkty od nowa. Jakbyśmy chcieli. Ale my tego nie będziemy robić, bo mi się podoba to, co ja mam w tym momencie, ale jest opcja, spoko. Okej, idźmy dalej. Zbieramy dolce, za chwilę będziemy mogli sobie coś ulepszyć. 4222, potrzebujemy około 5000, żeby móc coś ulepszyć. I ja już chyba wiem, co sobie ulepszę, jak bijemy tylko poziom. Dodatkowy może segment, weźmiemy sobie elektro. O, proszę bardzo, mam dość wystarczającą ilość dolców na ulepszenie. No dobra, ale my jeszcze poczekamy z tym. Tu mamy kolejne dolce. O, u góry się świecą. Wiem, że mam, ale ja tego nie chcę teraz zrobić. Teraz tego nie chcę robić. I gdzie teraz powinniśmy pójść? Aha, tu są kolejne. O kurde, ale tutaj jest rzeczy do zrobienia. Gdzie nas to zaprowadzi? Tutaj nie przyjdziemy. O, tutaj są dolce. Ciekawe, jak tam się dostanę. Może tędy? O kurde, aby przestraszył. Dobra. A, tu jest tu tatka. Tu są kolejne, chyba. Ale mnie przestraszył. O właśnie. Tutaj chciałem iść po te dolce, czyli to jest takie zakręcone. Tu my byli, tu są kolejne dolce. Rozwal to Jesse. Pięknie. Teraz idźmy może tutaj. Kolejni przeciwnicy. Dobra. Standardowo. Naładuję sobie na wszelki. Na wszelki sobie naładuję tą bateryjkę. Mam nadzieję, że w tej misji 10, 11 mamy kolejny punkt. I dodatkowe dolce. Fajnie. Co on chce ode mnie? Aha, te materiały, żebym rzucił, tak? Aha, zniszcz wszystkie gniazda, jest jeden z pięciu. Okej. Teraz tak. Mamy jeden punkt. Ja wiem, na co go wydam. I chciałbym go wydać właśnie na to. Maksymalna energia wzrasta o dodatkowy. Czyli będziemy mieli teraz dodatkowy pasek, tak jest. I teraz punkty. 8868 dolarów. I na co by je tu wydać? Co to jest? Jeśli użyłeś fiolki leczącej i jest dostępna, wykorzystaj jeden segment twojego wskaźnika energii, by się uleczyć. Aha, też ciekawe. Dobra, weźmy to.
elektryczną przekąskę. 2000 zostało i tak by dostali sporo punktów doświadczenia też. Tu my wszystko zebrali. Jeszcze tylko zerknę tutaj. Tutaj jest przejście. I mamy tak samo znajdźkę. Tu coś widzimy. A nie mogę trafić. A muszę ich pokonać, dobra. Muszę ich pokonać i ten znowu potwór. Dobra, udało się pokonać tego przeciwnika i to był jedyny sposób właśnie, żeby się dostać na drugą stronę. Tylko użyjmy teraz dynamitu, rozwalmy drugie gniazdo i weźmy sobie to. Czy ja tu mogę zejść? Można. Dobra, wyjdźmy stąd. Idziemy teraz zobaczyć jeszcze w jedno miejsce. Tutaj. Tu my byli, tu my byli. Tu skrzynia zabrana, okej. Tu my nie schodzili jeszcze. I proszę bardzo, jest skrzynia 13. Sporo dolców. Tu jeszcze można się udać. O, na dole jest gniazdo. Tego właśnie szukałem. Jak to rzucić? Czyli tędy trzeba było. Co nam to da, jak pójdziemy do góry? W sumie nic pewnie, nie? Aha, czyli po prostu mogliśmy pójść tędy albo tędy. Tu my zabrali, tu była notatka, idźmy teraz do góry. Niby tak nierozbudowana liniowa gra, ale sporo rzeczy pokrywanych. Okej, mamy skrzynię, co nam da? Jakaś równowaga, co to jest? Gdzie to jest zaznaczone to nowe? Oto 25% wartości kapsuły życia przechodzi w energię i vice versa. No spoko, ale i tak nie możemy nic z tym zrobić. Coś mogę sobie ulepszyć? Tutaj sobie fajnie ulepszyłem to. Elektryczna przekąska. Dobra, na górze już nic nie ma, schodzimy na dół. Schodzimy na dół, ale którędy? No na pewno nie tędy jeszcze. Ponieważ musimy jeszcze sobie rzeczy pozbierać i zobaczyć co i jak się ukrywa. Przyjdź tutaj, Jesse. Tu my wysadzili te gniazdo. Oj, mamy, właśnie o tym mówiłem. Świetnie. Aha, czyli to jest wszystko tak powiązane. Okej, tu już coś widzimy. A co w ogóle mamy za zadanie do zrobienia? Zniszcz wszystkie gniazda. Mamy kolejne dolce. Tu coś jest. Zobaczmy. Mamy właśnie notatkę. I jak stoimy z tymi wszystkimi znajdźkami? W ten sposób.
Tu było coś do rozwalenia. Dobra, idziemy. Ale mi się to nie podoba. Z kim i gdzie? Aha. Ale wiecie co? Nie mam nastroju teraz właśnie na tańce, w hulance. I to jest ten problem, panowie. Dobra, pal się. Standardowo, uwaga, uwaga, uwaga. Standardowo, bierz. Naładuj bateryjki, żebyś mógł użyć tego ataku. Czy jeszcze ktoś tu jest? W ogóle bierze ci to coś, czy co? Czy lubisz ogień? A jednak można zrobić na trzech. Dobra, fajnie. Dobra, wykończenie tej bestii. Pozbyliśmy się największego problemu. I chyba wszystkich, dokładnie tak. Tu mamy dolce. I zniszczymy to. Dobra, co robimy? Krzyżak w dół. I rzucamy R2. Mamy 4 gniazda, fajnie. Dawaj, Jesse. Niech będzie ten rozdział 11 taki spokojny może. Bez żadnych bossów, bez żadnych trudnych walk. Dobra, mamy kolejną znajdźkę. 3x3. Świetnie. I tu mamy skrzynię. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Oby były dolce. Dokładnie. Jakaś... A mamy rewolwer ducha. Czyli mamy już wszystko na... Wszystko ducha, cały zestaw ducha, fajnie. Co możemy ulepszyć? Weźmy sobie to, niech się strzelba ładuje 20% szybciej. I tak musimy wydać punkty. I zbieramy nowe monety. Ile nam zostało jeszcze? W sumie tylko 3 znajdźki. Dobra, idziemy na dół, bo nie ma innej opcji. I musimy zniszczyć te gniazda. Pewnie szykuje się jakaś walka, no pewnie. Tu tam jeszcze, a wampirki, na dzień dobry. Czy ja mogę wziąć i użyć tego? Zapraszam tutaj, pewnie ich sporo przyjdzie. A już widzimy dolce, okej, tutaj. Jak ja nie lubię tego przeciwnika. Ale oklep się należy porządny. I jeszcze raz to samo, proszę państwa. Jeden oklep, drugi, trzeci i po przeciwnika. Wspaniale.
Byle było wszystko naładowane. I teraz tak, tu mamy coś. Tu mamy dolce. Tu coś chyba widziałem. Tu są kolejne. Dokładnie. Gdzie nas to zaprowadzi? Czy to by był powrót? Jeszcze muszę zerknąć. Aha. Tutaj, zobaczmy na górę. Wespnij się, Jesse. Chyba, że tędy. O, tutaj jest. I mamy wszystko zrobione, zobaczmy. Tak jest. Co musimy zrobić? Aha, zniszczyć te gniazdo. Czy mogę rzucić już teraz? Zobaczmy. A jednak nie działa, widzicie? Okej. Musimy pokonać przeciwników, nie ma innej opcji. Masa przeciwników? No dobra, poradzimy sobie jako tako. Jeszcze raz to samo. Cudownie Jesse to robi. I teraz możemy to zniszczyć. Udało się. Wróć do kościoła. Dobra, to wracamy do kościoła. Oby był krótszy rozdział. Tu już wszystko my zebrali. Bardzo zadowolony jestem. Jesteśmy na dobrym etapie, żeby kończyć grę w 100%. Czy ja tu mogę zejść? No mogę, co ja teraz mogę zrobić, co? Przeskoczyć, tak? Zobaczmy. No dobra, kto pierwszy, ten lepszy. Udało nam się przeskoczyć przez to wielkie koło. Ja też nie mam czasu. Teraz musimy kościół pewnie obronić. Też kolejna trudna walka, ponieważ jest bardzo tu dużo przeciwników. I pojawiają się co chwilę nowi. A jak wiemy, im więcej przeciwników, oczywiście więcej punktów doświadczenia. No ale też jest trudniej. Tylko sobie zostawmy to. Na kolejnych przeciwników. Dobra, co tam się pojawiło? Czy się nam coś pojawiło? Nie, jeszcze nie. Okej, mamy nowych. Kogo tu jeszcze mamy? Dobra, weźmy te pijawy może. Jak leci? Dobra, pierwsza pokonana. Cudownie, o to chodziło. Spokojnie, spokojnie, Jesse. Teraz się naładuj. Uwaga, 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 są wybuchowi. Ale się dzieje na ekranie. Teraz tą pijawę. Ona jest bardzo, ale to bardzo upierdliwa.
Znam dobrze twoje ataki. One nie robią mnie w ogóle wrażenia. Tylko byle nie było więcej przeciwników. To jest najważniejsze. Mamy to, wykończenie, pięknie. Coś jeszcze? Mamy kolejny punkt i 2000 dolców, świetnie. Son, it would appear that you're their hero. Your runner got an answer to my telegram? Looks like I was right. That mysterious cell in the mountains might have just what I need to upgrade my gauntlet. The Lord works in mysterious ways. Yeah, I was afraid you were gonna say something like that. An occupational hazard, I'm afraid. I'll have Martha set you up with a fresh kit bag before you go. That won't be necessary. Son, part of being a hero is knowing when to let people help you. Even Jesus had his disciples. Yeah, but one of them turned out to be kind of an asshole. Speaking of which, when those monsters started showing up, we telegraphed the authorities, and they told us not to worry, because Secretary Harrow was on the case personally. You did us a real kindness last night. I hope you know we won't forget it. Listen, next time, cut out the middleman and contact us directly. We're in Calico. I hope you find what you're looking for, son. And let's pray that there'll still be people like us alive once you find it. Because these days, we really need some heroes. Godspeed, Mr. Rentier. I kolejny filmik przerywnikowy. Kolejna misja. Ależ to ładnie wygląda. A ty skąd się urwałeś? Next time, try following the map, kid. Mr. Jesse! Okay, all right. Until that telegram came in, we all thought you were dead. Holy moly. This is where your father designed the first gauntlet. I've heard the stories about this place, but I never dreamed I'd visit it myself. Oh boy, we're about to re-explore history. The gauntlet? Don't forget what we're here for. I need to upgrade it. This old lab should have what we need. What are we looking for? Okay, I understand. What are we looking for? According to your father, the key to upping the voltage of your gauntlet is reconnecting those transmitters to the central current reservoir. Oh, English, Verge. Okay. I do a science-y thingy with your gauntlet, and you'll be running more charge than Edison himself could shake a circuit breaker at. Got it. I'll clear the way. You take care of finding the central reservoir-y thingy. No ale następną misją, która nazywa się... Piorun w butelce, zajmiemy się w kolejnym materiale. Oczywiście utrudnimy mu drogę i będziemy pokonywać potwory, a on będzie wykonywał swoje zadania. Okej, podobał się materiał? Zostawcie subskrypcję. Do usłyszenia. Cześć!